Adam Bodnar przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Od momentu przejęcia władzy politycy Koalicji Obywatelskiej próbują wykazać rzekome nieprawidłowości w działalności Funduszu Sprawiedliwości. Teraz na celownik został wzięty były wiceminister sprawiedliwości z suwerennej Polski Marcin Romanowski. Poseł Romanowski jest atakowany przez większość rządzącą. Dla mnie jest to zemsta, dla mnie jest to represja w stylu takim, jakiego możemy doświadczyć, jakiego doświadcza opozycja za wschodnią granicą naszego kraju. Szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość poseł Mariusz Błaszczak podkreśla, że wniosek wobec posła Romanowskiego to odwrócenie uwagi opinii publicznej od sprawy kryzysu migracyjnego i sytuacji finansów publicznych. Sytuacja migracyjna jest tragiczna, kryzys migracyjny jest faktem, kryzys finansowy nadciąga też nad naszą głowę. Od 1 lipca podwyżki podatków, no to więc funduje igrzyska.